Kiedy w mafii chcieliśmy pożyczyć dowolny samochód z ulicy, mogliśmy to zrobić tradycyjnie, po prostu rozbijając szybę. Jednak od zawsze podobał mu się sposób, w jaki mogliśmy otworzyć samochód po cichu, używając wytrychów. Choć co ciekawe, była jeszcze trzecia, ukryta możliwość dla bardziej niecierpliwych. Mianowicie, jeśli mieliśmy przy sobie broń, wystarczyło tylko strzelić w zamek, a drzwi dość szybko się otwierały. I muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że w ogóle w grze jest taka możliwość. Jednak warto najpierw się upewnić, czy aby na pewno w okolicy nie ma policji.